Warszawska Gazeta, 25-31 stycznia 2013 roku. Felieton księdza Stanisława Markowskiego w Gloria Victis, chwała poległym, ale niepokonanym. W dniu pogrzebu świętej pamięci Jadwigi Kaczyńskiej w Ewangelii z Przeświętej Dnia Powszedniego czytamy o naradzie faryzeuszów i zwolenników Heroda Antypasa, syna Heroda Wielkiego, przeciwko Jezusowi, po cudzie uzdrowienia człowieka, który miał uschłą rękę. Jezus pyta, co wolno uczynić, coś dobrego czy złego, życie ocalić czy zabić. Ewangelia świętego Marka, 3:4. Przeciwnicy, chociaż różniący się między sobą, w tej sprawie są zgodni, wolno zabić. Tak właśnie myśleli i czynili sprawcy zbrodni smoleńskiej. Polska doświadcza sprzymierzenia przestępczego władców, którzy sądzą, iż wszystko im wolno, źle czynić i zabijać. 23 stycznia wspominamy błogosławionych męczenników podlaskich, Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy z Pratulina, którzy ponieśli śmierć broniąc wiary i Kościoła. Zmieniają się barwy prześladowców, ale istota ich działania jest ta sama. Czynić zło i zabijać dobrych. Ofiara Podlaska jest jedną z konsekwencji przegranego powstania styczniowego. Czcimy dzisiaj ówczesnych bohaterów i męczenników, widząc, że historia się powtarza. Z ofiarnej śmierci Bóg mocen jest wyprowadzić dobro, o które modlimy się dla ojczyzny, żegnając matkę braci Kaczyńskich. Modlimy się wraz z polskim niebem, aby z tych śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. Anioł Stróż Polski powiedział 22 stycznia, w 150. rocznicę powstania styczniowego, wybuchu powstania styczniowego, pokój wam od Jezusa, naszego Pana i Króla i Królowej Korony Polskiej Maryi. Dopełnia się kielich boleści narodu Królestwa Boga Rodzicy. Bóg widzi cierpienie Polski, ale wciąż wiele serc czeka na nawrócenie, na zejście z drogi zła i podążenie za Jezusem. Święci polscy błagają nieustannie przed Bożym tronem za Polskę. Kiedy dopełni się kielich ofiary, kielich boleści, ci, co boleść zadali, pić będą jej owoc, a wam da Bóg powstanie do życia z Maryją w chwale i mocy ducha. Módlcie się, bo czas jest bliski. Błogosławieństwo. Amen. Słowo błogosławieństwo święty anioł stróż Polski powtórzył trzykrotnie na znak Bożego wsparcia dla dobra i dobrych. Piątek 25 stycznia wspominamy nawrócenie świętego Pawła. Oby różni wrogowie Kościoła i ojczyzny nawrócili się tak jak on, póki mają szansę, bo jeszcze żyją. W Ewangelii Niedzielnej 27 stycznia Jezus czyta proroctwo Izajasza i odnosi je do siebie. Duch Pański spoczywa na mnie, abym więźniom głosił wolność, a ślepym przejrzenie. Ewangelia świętego Łukasza, 4:18. Jezus pyta Polaków, czy chcecie być wolni, czy chcecie widzieć. Jezus przyszedł niegdyś do mieszkańców Nazaretu, gdzie się wychował i doświadczył odrzucenia. Cudzysłów, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili go na sto góry, aby go stracić. Ewangelia świętego Łukasza, 4:29. Jezus przychodzi dzisiaj do Polaków. Czy będzie przyjęty, czy odrzucony? Jaka postawa przeważy w ojczyźnie? Czy Polska będzie wierna Bogu, krzyżowi Ewangelii? Czy odstępstwo bluźnierców niszczących obraz Boży w rodakach spotka się z senną obojętnością, czy ze sprzeciwem? Czy prawda o polskim wczoraj, dzisiaj i jutro spotka się z szacunkiem i miłością, czy z pogardą? Czy Polacy okażą się zdolni do odróżniania prawdy od kłamstwa, miłości od nienawiści, dobra od zła, odwagi od tchórzostwa? Zło nienazwane, nieosądzone i niepotępione trwa. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba płacić, powiedział błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ceną prawdy bywa męczeństwo. Wobec polskich przegranych, widzianych w świetle krzyża, mówimy Gloria Victis, chwała zwyciężonym, ale niepokonanym. Duchowe zwycięstwo zawarte przegranej ciała prowadzi do przyszłych zwycięstw i duchowych, i materialnych, jeżeli spełniony jest warunek narodowej wierności Jezusowi Królowi. Koniec felietonu. Zaprosić.